Witam serdecznie w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na prosty i smaczny deser, czyli domowy budyń. Do miski przekładamy żółtko, wsypujemy cukier oraz cukier waniliowy i całość miksujemy do połączenia się składników. Następnie wlewamy szklankę mleka. Wsypujemy mąkę ziemniaczaną oraz pszenną i wszystko dokładnie razem łączymy. Pozostałe mleko zagotowujemy w garnku na małym ogniu. Do gotującego się mleka dodajemy przygotowaną wcześniej zawiesinę z żółtka, cukru, mleka i mąki i cały czas mieszamy, aby nie powstały grudki. Gdy budyń zgęstnieje, zdejmujemy garnek z ognia. Tak przygotowany budyń podajemy w pucharkach z konfiturą lub z owocami. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na bloga smakowitedania.blogspot.com.